Radek szuka działki, aby zbudować na niej dom. Zawęża swoje poszukiwania do dwóch działek, które mają dobrą lokalizację. Działka na ulicy Jabłkowej ma szerokość 30 metrów i długość 40 metrów. Działka na ulicy Fibonacciego ma szerokość 50 metrów i długość 20 metrów. Każda z tych działek kosztuje 100 tysięcy złotych. Którą z nich lepiej kupić? W porządku, o co chodzi w tym zadaniu? Mamy dwie działki. Obie mają podobne, dobre lokalizacje i kosztują tyle samo, czyli 100 tysięcy. Zatem wygląda na to, że lepiej będzie kupić działkę, która będzie większa, czyli będzie miała większe pole powierzchni. Wiesz już, jak oblicza się pole powierzchni, zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i obliczenia tego na kartce. W porządku, sprawdźmy razem. Policzymy pole powierzchni tych działek. W poprzednim filmie zdradziłam Ci sprytny sposób na obliczenie pola powierzchni prostokąta. Aby to zrobić, należy pomnożyć długość i szerokość tego prostokąta. Sprawdźmy. Pole pierwszego prostokąta, czyli pole pierwszej działki na ulicy Jabłkowej. To będzie 30 metrów razy 40 metrów. A to jest równe ile? 3 razy 4 jest równe 12. Spisujemy 2 zera, czyli to jest 1200 metrów kwadratowych. W porządku, przejdźmy do drugiej działki. Policzymy jeszcze pole działki na ulicy Fibonacciego. Przy okazji zachęcam Cię do sprawdzenia, kim był Fibonacci. Pole to jest 50 metrów razy 20 metrów, a to będzie równe 5 razy 2, czyli 10 i spisuję 2 zera. Czyli pole tej działki to jest 1000 metrów kwadratowych. Z obliczeń widać, że działka na ulicy Jabłkowej ma większe pole powierzchni niż ta na ulicy Fibonacciego. Jeśli pozostałe warunki, takie jak lokalizacja i cena, są takie same, to znaczy, że bardziej opłaca się kupić działkę na ulicy Jabłkowej.